Grając w MSP tak naprawdę nie ma czego się bać, gra nie jest horrorem, nie ma jumpscare'ów, nie ma też żadnych ukrytych easter egg'ów, które mogą nas przerazić, nie ma nic też strasznego w sklepach. Ale jest moderacja, która swoim profesjonalizmem przeraża. Ostatnio spytałem się was na moim Instagramie, chamska reklama tutaj, obserwujcie, kochani, zapraszam, czego najbardziej się boicie, grając w Movistar Planet. Spytałem też o to youtuberów MSP i o to, co udało mi się zebrać. Wszyscy teraz ładnie wyrobać w górę, usiłuję mój kanał, jeśli tego jeszcze nie lubicie, lub jesteście nowi. Zrobiłem tak pierwszy i ostatni raz. Przysięgam, okej? Okay? Zacznijmy od czegoś prostego i najbardziej popularnego. Blokada konta, bez podanego powodu. Gracie sobie normalnie, grzecznie, robicie luka, chodzicie po czatach. Okej, okay, o tym drugim możemy zapomnieć, bo mało kto z tego korzysta, prócz youtuberów, którzy nagrywają eksperymenty społeczne. I nagle na twój ekran ląduje piękny i wdzięcznie brzmiący komunikat: zostałeś zablokowany. Ale hej, to tylko ban na 3 dni, no góra tydzień. No gorzej, jeśli to ban na IP i nie podaje żadnego powodu. Czyna, oni są nienormalni, 3 złote. O co chodzi?! I tutaj możemy przejść do punktu drugiego. Gracze boją się moderacji, a dokładniej słabej pomocy. Często moderacja na nasze pytania, jakby to ująć, nie jest chętna do odpowiedzi. Jedną z wad moderacji jest to, że trzyma się ona bardzo mocno swoich zasad, a czasem te wcześniej ustalone zasady nie do końca są stworzone idealnie. Poza tym nie wiem, czy to jedna z zasad z moderacji, czy po prostu szablon wiadomości, które mają przygotowane odgórnie, co też jest irytujące, szczególnie kiedy pisząc z 5 modami otrzymujemy jedną i tą samą wiadomość u każdego. Albo po prostu przy naborze na moderatora gry nikt nie sprawdza tego, czy umieją czytać ze zrozumieniem i uważnie, skoro na wiadomości, w której opiszemy wszystko dokładnie ze szczegółami, dajmy na przykład to jakiegoś łama, podając dzień, kiedy to było, co zostało skradzione i na jakie konto, dostajemy to. Albo to, kiedy już im znów odpiszemy. I po co to wszystko? Serio, czasem mam wrażenie, że moderacja czerpie z tego przyjemność, szczególnie kiedy jesteśmy zmuszeni opisywać to 2 razy, a potem tak nam odmawiają pomocy. No i tym samym dotarliśmy do trzeciej rzeczy, jaką jest włam i kradzież. Gdzie u zwykłych graczy może nie zdarza się to aż tak często, choć i tak zdarza. Co do youtuberów jest to bardziej popularne, bo przecież to my mamy darmowe dripy, piksele, unikaty i VIPy. Gdzie to darmowe jest słowem niezbyt tutaj pasującym, ponieważ najpierw trzeba stworzyć kanał, na niego zapracować i zdobyć widownię. Taki mały fun fact, gdyby ktoś nie wiedział. Chloe zauważyła, że kiedy ktoś się włamie na konto youtubera, a zazwyczaj jest to konto główne, to jest to często strata podwójna, ponieważ nie ma konta i jeśli wszystkie rzeczy potrzebne do nagrywania, typu VIP diamenty, były na tym koncie, to nie ma jak nagrać filmu. To teraz coś z innej beczki. Strach przed końcem VIP-a. Kupiłeś go. Twój własny VIP na tydzień za 11 zł. Grasz, starasz się go wykorzystać jak najlepiej możesz, i po kilku dniach pojawia się to małe okienko obok miasta, że twój VIP skończy się za 12 godzin. Jest to nie tyle co przerażające, bo nic się nam nie stanie, po prostu nie będziemy mogli kupić nic dla VIP-ów itp. itd. To jednak jest to trochę frustrujące, szczególnie dla nowych graczy. Teraz ogólnie chcę troszkę przerwać i poprosić was o pomoc, ponieważ zbieram pieniądze na nowy komputer. Mój laptop już nie daje sobie rady z montażem filmów i trwa to 2 razy dłużej niż zwykle, a o nowych seriach na kanale mogę pomarzyć przez to, jak mój sprzęt jest bardzo zacofany pod względem parametrów. Dlatego w opisie filmu i przypiętym komentarzu znajdziecie link do donate'ów, gdzie możecie mi pomóc z zbieraniem pieniędzy. Od 10 zł w górę dodaję was do znajomych, dostajecie unika, dripa lub piksela, a dodatkowo wasze linki zapisuję na karteczce i przyczepiam do mojej ściany, gdzie potem możecie zobaczyć to na odcinku. A teraz wracajmy do kolejnego punktu w filmie. Pamiętacie może te arty, które całkowicie crashowały naszą przeglądarkę z grom i nie mogliśmy nic zrobić? A co jeśli robiąc luka przypadkiem wyjedziemy na pasek przeglądarki i ją zamkniemy? Zdarza się. Ale jak wszyscy wiemy, MSP nie ma autozapisu, więc tego co zrobiliśmy po otworzeniu przeglądarki nie odzyskamy. No chyba, że jesteś na Macu, to tak możesz laptopa zamknąć i otworzyć go po tygodniu, a na MSP będziesz ciągle zalogowany. Chociaż nie wiem, czy to też się już nie zmieniło, ale to czy jesteś na Macu, czy na Windowsie nic nie zmienia, kiedy nie masz laptopa, a wyłączą ci prąd. To też się zdarza. I tym sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu w tym filmie, jakim są hakerzy. A dokładniej osoby w pseudostrasznych ubraniach, które udają hakerów. I nie wiedząc czemu piszą po angielsku z tłumacza. Serio, nie wiem czemu akurat ten język. Znaczy, zdarzyło się, że ktoś robił tak, ale pisał po niemiecku, ale wciąż
czemu? Ten punkt raczej odnosi się do mniejszości graczy, bo ci, którzy grają w MSP dłużej, po prostu takie osoby ignorują. Lub umieją mi odróżnić w razie potrzeby, ale wolałem taki przykład tutaj też zamieścić. I teraz mogę śmiało powiedzieć, że wyczerpałem temat i mogę ten filmik zakończyć. Chyba że coś według was przegapiłem, to śmiało piszcie w komentarzach. A ja wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam was do subskrypcji kanału oraz lajkowania, bo jeden lajk równa się jedna pompka, bo przez te wakacje spasłem się jak prosie i muszę schudnąć. Pomocy.